Idealny 8 marca, przede wszystkim wolny. Żeby to był wolny dzień, żeby można było spędzić czas z swoją połówką. Powiedzieć kobiecie, jak bardzo ją kocha, dawać jej komplementy, kupić kwiaty. Uśmiechnięci i tacy no, weseli przychodzą i kupują. Już od 7 rano, jak tu stoję, to miałam pierwszego klienta. Niczego nie oczekujemy, ale oczywiście miło, gdyby nas jakoś fajnie zaskoczyli. Kwiatuszkiem, słowo, dobry masaż. Może jakieś wyjście, romantyczne restauracji, jakieś kwiaty. Kiedyś były goździki, teraz oczywiście mamy większy wybór, ale myślę, że to się przyjęło cały czas jako tradycja. Nie zapominamy pomimo tych walentynek, które są nowym świętem. Albo coś od siebie jakby zrobił. Tak, napisał dobre słowo. Wiersz. Albo o wiersz. On napisał wiersz. Kwiaty, wiadomo, ale jakaś niespodzianka, myślę, że to najlepszy pomysł, bo prezent zawsze można kupić, najlepiej bez okazji, a coś od siebie wymyślić to chyba byłoby najlepiej. Żeby wyjść z nią gdzieś właśnie, żeby powiedzieć dobre słowo, zaskoczyć ją w jakiś sposób. Nie wiem, przejść się gdzieś na jakąś kolację, spacer czy coś takiego. Zależy, co się komu podoba. Kolacja, no i tego, żeby spędzić ten dzień w jakimś miłym gronie i towarzystwie. Byleby był cały dzień ze mną. I to jest najlepszy prezent. Ja dzisiaj chciałbym wszystkim paniom życzyć przede wszystkim tego, żeby przestało się paniom śnić, a zaczęło przydarzać.